W jakim zapętleniu żyjemy każdego dnia, tak naprawdę? Tak wielu z nas wchodzi na ścieżkę rozwoju i najczęściej my na to się decydujemy nie wtedy, kiedy jest wszystko super w naszym życiu, tylko wtedy, kiedy albo dzieje się coś naprawdę, naprawdę trudnego i mocnego i nie umiemy sobie z tym poradzić. I nic nie działa, nic, co wcześniej stosowaliśmy, nie działa. Albo wtedy, kiedy mamy dość już tego życia, dość tego miejsca, w którym jesteśmy. Nigdy nie jest tak, że decydujemy się na swój rozwój, nazwijmy to w cudzysłowie rozwój, bo początkowo wygląda to bardziej jak kopanie i poszukiwanie w kamieniołomie wskazówek, śladów prehistorycznych. Więc kiedy decydujemy się na to, najczęściej decydujemy się ze względu na miejsce, w którym jesteśmy w swoim życiu, na ból, którego doświadczamy. I obserwuję to u każdej osoby tak naprawdę. Każdy, kto trafia do mnie, trafia dlatego, że jest zmęczony swoim życiem, jest zmęczony tym, co się dzieje, lub wszystko, co robił, robiła, po prostu przestało działać i nie ma już pomysłów i nie wie już, co dalej. I podobnie było u mnie. Musiało się zadziać naprawdę dużo rzeczy w moim życiu, abym zdecydowała się zajrzeć w głąb siebie i odkryć, co jest we mnie. Ale dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pewnej pułapce. Ja bardzo długo wpadałam w tą pułapkę i wiele osób wciąż w nią wpada, przede wszystkim kobiet. Tu bardziej odniosę się do kobiet niż do mężczyzn. Ponieważ kobiety są wyjątkowo związane z tym, o kim będę mówić. Będę mówić o relacji matka-córka. To jest trudna relacja. Wiele kobiet doświadczyło ekstremalnie trudnych rzeczy, kiedy były małe. I kiedy wchodzą one na drogę rozwoju osobistego, czy duchowego, czy terapię, tak naprawdę nie ma znaczenia, jak to nazwiemy, ponieważ wchodzą one po to, by coś zmienić. Mówi się, by uzdrowić przeszłość, by pożegnać się z traumami, by je uwolnić. Jakkolwiek to nazwiesz, jakiejkolwiek techniki byś nie użyła, czy narzędzi, tak naprawdę cel jest jeden. Chcesz się poczuć lepiej. I zauważam, że w pewnym momencie podczas tej drogi dociera się do takiego punktu ekstremalnie trudnego. No bo wiesz, kiedy zaczynasz pracować z przeszłością i ktoś ciebie prowadzi, masz przestrzeń i możliwość odkrycia tego, co zostało wyparte przez twoją podświadomość. Naprawdę trudnych rzeczy, ogromnie trudnych wspomnień. Kiedy to robisz, spotykasz się ze sobą malutką, w taki czy inny sposób. Ta mała cząstka ciebie wypływa na wierzch. Ma możliwość bycia zobaczoną, ma możliwość bycia wysłuchaną, co jest niesamowicie ważne w całym procesie. Ale ważne jest też zrozumienie jednej rzeczy, że jest to proces, i ten proces nie może zakończyć się w pewnym punkcie. A kończy się w tym pewnym punkcie u wielu osób, u wielu kobiet. Ten punkt jest punktem, gdzie odnajdujemy winnych. Winnych naszego obecnego stanu. Jest to ważne miejsce. Ważne miejsce, w którym, do którego potrzebujemy dotrzeć, ale ważne miejsce, przez które potrzebujemy przejść, ale w którym nie możemy się zatrzymać,
I ja w tym miejscu byłam wiele razy i wiele razy do tego miejsca wracałam. I za każdym razem nie mogłam zrozumieć, mój umysł nie mógł zrozumieć, jak to puścić, jak uwolnić się od tego wszystkiego, co się wydarzyło w przeszłości, ale tak uwolnić nie z racjonalnego punktu, nie dlatego, że tak trzeba, że tak powinno, albo że w ten sposób wygląda właściwa dla nas droga, tylko z takiego głębokiego, głębokiego, głębokiego zrozumienia. I to zrozumienie przychodzi w pewnym momencie. I kiedy ono przyjdzie, wówczas zaczynamy patrzeć na tą kobietę, która dała nam życie, w zupełnie inny sposób. I to jest sposób, to jest kierunek, który otwiera nasze serce. I przeszłam wiele procesów, i przez ogrom procesów prowadzę inne kobiety. I początki są trudne. Część z nich nie chce pozwolić sobie na dotknięcie tej wrażliwej siebie, tej malutkiej, na zobaczenie jej. Część hamuje się przed emocjami, które się pojawiają. Gniew, złość, ogromny, ogromny, ogromny gniew. Taka wściekłość, takie poczucie, którego nie chcą doświadczyć. I to jest taka granica. To jest jak lawirowanie na krawędzi. Na krawędzi, gdzie w zależności od tego, na ile zaufasz procesowi, zależy to, czy spadniesz w przepaść, czy pofruniesz. I to jest najłatwiejsza droga, żeby znaleźć winnych. Jeśli ktoś szuka winnych, zawsze ich znajdzie. Ale to jest droga donikąd. To jest droga, która powoduje, że jesteś w tym samym punkcie wyjścia, w którym byłaś. To nic nie zmienia. Zawsze jest ktoś, kto jest winny temu, że się źle czujesz, że twój dzień jest taki albo taki. Zawsze znajdzie się coś albo ktoś na zewnątrz. Ale kiedy to znajdziesz i kiedy obwinisz, nic się nie zmieni. Nie zmieni się nic, jeśli ty nic z tym nie zrobisz. I mam wrażenie, że moje życie zawraca takie wielkie koło, ponieważ jestem w stanie doświadczyć pewnych rzeczy ponownie, ale będąc na innym poziomie. I jakiś czas temu byłam na takiej granicy, na takiej głębokiej, głębokiej krawędzi, gdzie miałam ochotę skoczyć w przepaść, w cudzysłowie, w taką metaforyczną przepaść i powiedzieć, to wszystko jest ich wina. To wszystko jest jej wina, to jest jej wina. I chciałam to zrobić. Och, jaką ulgę by mi to przyniosło, gdybym mogła, gdybym sobie pozwoliła. Ale coś wewnętrznie trzymało mnie. Mocno mnie trzymało, by nie wykonać fizycznego kroku w tym kierunku. I pewnego dnia usiadłam do zupełnie nieświadomie do procesu. To straszne było, co zostało mi pokazane jako wgląd. Ponieważ miałam możliwość zobaczyć siebie. Siebie jako matkę dla mojego dziecka. I to, jaką matką byłam, jaką wciąż jestem, może nie w takim nasileniu, ale matką, która popełnia, w cudzysłowie nazwijmy to, błędy wychowawcze, jeśli można
to w ogóle w ten sposób nazywać, bo być może do tego się również kiedyś odniosę, czy da się wychować dziecko i co to znaczy w ogóle wychować. Jestem dużym przeciwnikiem wychowywania kogokolwiek. Więc siadając do tego procesu, zobaczyłam siebie, zobaczyłam, co ja jako matka robiłam w przeszłości. I nagle zrozumiałam, że jeżeli wybaczę sobie, a jest to jedyna droga na uwolnienie od głębokiego, ogromnego poczucia winy, które w sobie miałam, od zadośćuczyniania i płacenia za te błędy, które popełniłam. Jeśli wybaczę sobie, wówczas powinnam wybaczyć również innym, mojej matce. I taka niezgoda, że nie chcę. Nie chcę tego robić. Chcę nosić to w sobie. Po co? Bo tak jest łatwiej. Łatwiej jest nam obwinić kogoś i powiedzieć: ona jest temu winna. Moja matka, gdyby była inna, moje życie byłoby inne. Ale nie jesteś już dzieckiem. Zobacz, ile masz lat. Zobacz w lustro, spójrz na siebie. Jesteś niezależnym, dorosłym człowiekiem. Możesz się spakować, wyjść. Możesz zostawić wszystko. Możesz ogrom rzeczy robić, ale żadnej z nich nie robisz. I kiedy pozwoliłam sobie sięgnąć głębiej i głębiej i głębiej i jeszcze głębiej, doświadczyłam czegoś absolutnie niesamowitego. Głębia tego procesu była tak ogromna. Widziałam siebie walczącą przeciwko sobie samej. I w pewnym momencie przyszło uwolnienie. Ja długo szukałam drogi. Drogi, która pozwoli mi naprawdę wyjść poza to. Uwolnić się od poczucia winy, ale uwolnić się też od przeszłości. Móc spojrzeć na drugiego człowieka poprzez prawdę. I udało mi się to zrobić. To zrozumienie przyszło mi, kiedy zrozumiałam, kim jest moja mama. Jak wiele odcięła z siebie, żeby móc wyżywić, wychować czwórkę dzieci. I dzisiaj chcę zaprosić Ciebie do przestrzeni, która wciąż jest otwarta. Jest to bezpłatna przestrzeń warsztatu Szczęśliwa Mama, Szczęśliwe Dziecko. Chcę Cię zaprosić do tej przestrzeni, choć miała być ona zamknięta kilka dni temu, ale pozwalam sobie na ogół jeszcze na takie chwile przedłużenia pozaterminowego. I okazało się, jak ważne było to, by ją zostawić chociaż na tą chwilę. Być może jesteś tą, która również wykorzysta tą chwilę i odkryjesz tak wiele, jak odkrywa wciąż wiele kobiet, które dołączyło do tej przestrzeni, kiedy czasem odnajdują w jednym spotkaniu, w jednym zdaniu wyrażenie, które zaczyna w nich pracować i zmienia ich życie. My, matki,
chcemy mieć szczęśliwe dzieci, chcemy dać tym dzieciom wszystko, co najpiękniejsze. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, czym jest szczęście dla nich. I być może nawet nie wiemy, czym jest szczęście dla nas. Ponieważ najpierw chcemy uszczęśliwiać innych, a dopiero potem siebie. Co jeżeli ten paradygmat trwa od wieków? Co jeżeli od wieków matka robi to samo, poświęca siebie dla dzieci, chcąc dać im szczęście, rozumiane przez nią jako szczęście. Nie jako szczęście rozumiane przez to konkretne dziecko. I co jeżeli ty, uświadamiając sobie, kim jesteś naprawdę, i uświadamiając sobie, kim jest twoje dziecko naprawdę, będziesz w stanie ogromnie zmienić całą trajektorię swojego rodu, ponieważ staniesz się świadoma, a świadomość jest pierwszym krokiem do ogromnej zmiany. Więc daję tobie dostęp do tej przestrzeni. Weź to, co z tobą rezonuje. To, co czujesz, że jest ważne dla ciebie. I nawet jeśli to będzie jedna rzecz, to wierzę, że ta jedna będzie z zasianym ziarenkiem, z którego wyrosną plony, a potem kolejne nasionka i kolejne i kolejne. I zmiana zacznie w tobie się dziać. Cudownego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia w przestrzeni online.